Że nieważne jak potwór jest mocny, tak długo jak ty go stagger lokujesz, proszę bardzo. I co, buildzik nie działa? Hejterze, pie... Witajcie panowie bardzo serdecznie, jest godzina 22.41, proszę bardzo. Środa, 18 stycznia. Dzisiaj pójdziemy sobie do Geldern z powrotem, a następnie do Trellis i zbierzemy teleporty. Taki jest wstępny plan. No i myślę, to już będzie końcówka Myrtany, tak per se. Będzie trzeba się wybrać do Warantu. Dziękuję swoją drogą wszystkim za bardzo miłe komentarze, bo ja to czytam, mówię. Większość czytam, bo oczywiście też nie mam czasu, żeby wszystko to siedzieć i przeglądać. Ale było mi miło. Sporo z tego naprawdę napawa mnie pozytywną energią. Ty, mówiliście, że ten buildzik nie działa. Okej, pompa pompą, natomiast zauważcie proszę, że faktycznie potwory typu krwiopijca, nawet jak mnie zatrują, ja nie czuję w ogóle tego zatrucia, rozumiecie o co chodzi? To jest dobry build, oficjalnie, no wiadomo, nie jest jakiś idealny. Teraz widać, że to ścierwo, może jednak nie takie ścierwo, skoro działa. Pierwszy poważniejszy przeciwnik na testa. Tylko przypominam, no dalej nie mam cholera zbroi jakiejś ciekawszej. Ale jak widać, odbieram. Szczególnie dlatego, że mam trzymanie dystansu. Tutaj broń jest wszystkim, broń z dużym zasięgiem. Z tego co widać, golem jest jebitny, bo dużo zdrowia i pewnie by mnie szybko załatwił, natomiast on nie ma zasięgu zupełnie. I to jest właśnie piękne w broni dwuręcznej, w trójce. Że nieważne jak potwór jest mocny, tak? Długo jak ty go stagger lokujesz, proszę bardzo. I co, buildzik nie działa? Hejterze, pier... Nie, świruję oczywiście, nawet jeśli te komentarze to mniejsza, nazwijmy to, konstruktywna wypowiedź, a bardziej hejt. Ja przeczytam i zaserduszkuję nawet hejt. To mi jest miło, bo to też pokazuje, że ktoś tam ma inną opinię. Byleby to nie było w 100% bezsensowne, to przeczytam, zastanowię się, być może wyciągnę wnioski. No, tylko są pewne kwestie, których się zmienić nie da. Przykładowo gobliny, które... O, widzicie? W trakcie animacji, to nawet nie to, że ja dopiero gdzieś tam zaczynałem czy coś. Nie, 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 ja byłem w trakcie animacji, a goblin mimo wszystko miał czas, żeby doskoczyć i mi przerwać te animacje. To jest piękne. No i mamy pełzacze, znowu... Nie chcę tego robić, ta jaskinia nie jest warta tej walki. No i z powrotem w Geldern jesteśmy, panowie. Wojownika. Nigdy nie widziałem takiego... Z rozkazu naszego przywódcy Grog, podobno na południu, prawdziwy... To ja już wiem, co będę robił. Będziemy polować na druidów. Nie mów do mnie w... Wierz mi. Oczywiście ja te questy biorę. Muszę przekazać Grogowi, że jesteś leniwą świnią. Muszę przekazać go... Dość tego mora. O ja pierdoli. No co, no jako, że ma broń taką, powiedzmy... krótszą, to powinien być łatwy, teoretycznie. Tylko jak widać, ja mu odbieram tak raczej delikatnie, ale on też mi odbiera mało. Widzicie, nawet biorąc pod uwagę, że ja nie mam dobrej zbroi, spoko, zupełnie w porządku. Ty no, Broys, jeśli on w jakikolwiek sposób jest odzwierciedleniem areny, w sensie poziomu orków z różnych aren, to słabo to widzę póki co. Będzie trzeba albo lepszą broń, albo jakoś obrażenia zwiększyć. Nie wiem, może siła, może ulepszenia broni? Może jakieś tam wiadą zatrucia? Bo w tym momencie to za długo schodzi. To jest spoko, tylko mówię... Mi się odechciewa, rozumiecie? Nawet nie to, że to gdzieś tam by w oglądaniu było słabe, tylko zwyczajnie ta walka trwa z 2 minuty. Nie było dużego waste'a. On mi sporo nie odbierał. Ja zużyłem 2-3 miksturki. Tylko, że mówię, czasowo... Panowie, to pierdolę. Czyli quest się nie zaliczył, bo on nie powiedział nam nic zupełnie, zauważcie. Geldern. Gunok leniwy ork. Dość tego mora, nie będziesz mnie dłużej, ze mnie dłużej kpiła. Zakładałem, zresztą jak pewnie większość, że chodziło o tylko i wyłącznie o pobicie go. Okay. Zauważcie, nie. Identyczny quest, 1 do 1, mieliśmy w Gothicu 2, gdzie musieliśmy pobić Felana, nie wiem, kojarzycie prawdopodobnie. Tylko tam quest się kończył w momencie pobicia go. Rozmawiałeś z nim? Koniec, a tutaj nie. Tylko tego nam trzeba. Nic wielkiego. Ale nadal mi się to nie podoba. Zabierz mnie do wilczej kopalni. A niby dlaczego? Niektóre... O co tu chodzi? Sprowadź więcej... Co tu się w tym momencie wykonało, panowie? Dlaczego ja go poprosiłem zaprowadź mnie do wilczej kopalni? Dlaczego jakiś quest się wykonał w tym momencie?
Ja pierdolę, save'a zrobię, bo nie mam pojęcia. Uf, tak, oczywiście. Natychmiast, panie, chodź za mną, pokażę ci wilcz... Co? I anulowało się, ja to wczytuję, bo anulowało nam zadanie w tym momencie. Rodgara, czyli to, gdzie mieliśmy w Nordmarze dostarczyć kamień do krypty. Ja w ogóle nie pamiętam, że to dalej gdzieś tam w trakcie jest, a nie możemy w tym momencie żadnego towarzysza wziąć do naszego, do naszej drużyny, nazwijmy to. To też jest, to nie podoba mi się zupełnie, bo w tym momencie zablokowaliśmy sobie tego questa, którego będę musiał wykonać, a nie jestem na tyle silny, żeby go wykonać, więc on sobie jeszcze w tle poczeka i przyblokuje nam resztę questów, gdzie trzeba kogoś eskortować, przynajmniej na razie. Nic Mirzo ciekawego nie ma. Ej, ale powiem wam, panowie, że cholera, nie wiem, gdzie tu jest teleporter do tego miasta. Normalnie nie wiem. Ktoś mi tam napisał, że w Trellis, za co bardzo dziękuję, bo komentarz akurat przeczytałem ten. Trellis podobno teleporter znajduje się przy ołtarzu Beliara dokładnie, czy Inosa przed miastem. Także idziemy tam teraz. No już będę miał wtedy możliwość teleportowania się, więc większa mobilność znowu. Ty, no faktycznie, tylko to było w skrzynce. Myślałem na początku, że będzie na piedestale samym w sobie. Nie ma tu nic to co? Ciekawego. W tym momencie mam w końcu możliwość teleportowania się tutaj, czyli brakuje mi tylko Geldern i Montery. Gota jeszcze ma i Vanguard, ale to są lokacje poboczne. Tak naprawdę myślę, że powoli można się udawać na pustynię. Przy okazji test, jak się sprawdza. Zauważcie, jak teraz gra przyspieszyła. To już nawet nie jest śmieszne w tym momencie. To jest jakieś, no, pięciokrotność? A dlaczego? Bo FPS-ów mam, powiedzmy, że około 200. Wtedy gra chodzi płynnie. Bardzo płynnie i bardzo szybko. Płyniemy chyba do Warantu, zobaczcie. Szkoda, że mapy się nie da odpalić w tym momencie, byście zobaczyli, jak szybko bezimienny pływa. Zobaczcie. Widzimy się w Lago. Klejnot pustyni u stóp Wielkiego Oceanu. Jest godzina 9:30, czwartek, czyli materiał będzie świeżutki jak ciepłe bułeczki, bo wczoraj nie zdążyłem nagrać tego, co miałem zrobić. O co chodzi? O co chodzi? Najchętniej czemu miał człowiek? Aha, czyli... Chłop sobie jest, ale nic nie wnosi do rozgrywki. Zawczasu pozbieram bagienne ziele, bo o ile się orientuję... Tak czy siak jest na to quest. I proszę bardzo, teleporter. I to jest teleporter. Raz, że wiem, gdzie się znajdował. A dwa, że nawet jakbym nie wiedział, to jest spora szansa, że na niego wpadnę w toku wykonywania gdzieś tam questów. Bo tutaj jednym z zadań jest chyba zebranie tego ziela właśnie. Rasul. Co tu uprawia? Bagienne ziele. Okej. Okay. Myślałem, że ziele rośnie na bagnach i wedle logiki gry zawsze tak było, ale w Gothiku Trójce logikę można odwrócić i tutaj ziele już rośnie na pustyni. Dlaczego nie? I daje nam zadanie zabicie krwiopijców. Co oczywiście mogę wykonać. Kularz wezmę. Nie wiem, czy to dobra receptura. Panowie, przypominam jeszcze raz. Wytrychy, wodę i butelki można brać u każdego kupca od samego początku rozgrywki. Czego tu chcesz? Zjawiają się tutaj tylko nie... A ty? Ja? No dobrze, mam kilku strażników, ale do cholery hodujemy tu najlepsze i mam... Rozumiem. Wszystko w porządku? Zostaliśmy za... Znów spokój? Tak. Macie taką arenę? Znowu to ta arena nie jest jakaś super mała i będzie można tu zawalczyć. Poziom areny w Warancie jest nieco wyższy niż w Myrtanie, więc tutaj... No teoretycznie powinienem wykonać najpierw zadania arenowe w Myrtanie, a później ewentualnie pójść do Warantu, bo tutaj będzie o wiele ciężej. Szczególnie później w tych takich arenach miejskich. W Myrtanie ten schemat, że orkowie polują na ludzi i trzeba zabijać, dajmy na to, koczowników. Dostajemy pojedyncze zlecenia na dowódców, czy to buntowników, czy koczowników. O tyle na pustyni schemat jest... Ten sam, tylko zamiast koczowników i buntowników dostajemy polowanie na nomadów, zdaje się. I z reguły to wręczają nam asasyni, czasami jest odwrotność i
Dostajemy zlecenie na asasyna, ale schemat pozostaje ten sam. Nie, nie powiem. No właśnie, nie powie nam, kim jest więzień. I żeby dowiedzieć się, kim jest więzień, musimy znowu 75 reputacji. Wszystko w porządku? Jak najlepszym. Życie nie mogłoby stać. Po jego głosie można wnosić, że chłopiec trochę, wiecie, o co chodzi. Paliłeś? Nie mów takich, że nie uwierzę. Paliłeś? Tak. Chcesz trochę? Naprawdę do... Aha. Czyli o ile był dialog, czy chce trochę, o tyle nie ma prompta, żeby to zaakceptować. Dziwne sny Sibura. Wień. O, i teraz dostaliśmy przy co okazji... Od kiedy? Przy zupełnie innym prompcie dostaliśmy ziele. To jest... Co to jest właściwie, Broys? O co to chodzi, że cholera był... Normalnie w dialogu było, czy dostanę ziele, on mówi, że... Poniekąd, że nie. A później gdzieś tam, przepraszam, inny dialog i dostajesz ziele. No i jeszcze ork. Wystarczająco. Który walczy na arenie. Wiesz, to mora. Znasz je. Ile mor, tyle im... Rozmawiałeś już z... Tak. Rozumiem. Także dam wam podpowiedź. Twardy starzec. I jest, no, takiej gorącej karnacji, nazwijmy to. Ja pierdolę, co tu się stanęło. Co tu się dzieje? Co tu się dzieje? Ja mówiłem, że ten bildzik działa, co prawda, i to są krwiopicy, więc jestem w stanie ich stagerować, prawda? Ale taka ilość zestakowana to jest spore zagrożenie. I co? I co, i nie działa? I co, padłem? Na dwa strzały? A padłbym na dwa strzały, gdybym wszedł wszystko w siłę. Teoretycznie wgrane te patche na AI i to wszystko, a potwory i tak ustawiają się do mnie w kolejce. Próbują nie atakować grupą, gdzie, wyobraźcie sobie, to już jest po patchach, to jak spierdolone to musiało być w podstawowym gotiku, skoro dalej to AI gdzieś tam się, no widzicie, no to nie jest poprawne, bo jeżeli potwory podchodzą, czekają na swoją kolej, żeby dostać w pierdol, no to jest to takie średnio funkcjonujące. Już po krwiopijcach. Więc moje następne, weź paczkę bagiennego ziela. Wiesz, cokolwiek. Poważne. Więc... Wiem tylko, że właśnie dlatego nie chcę, aby ktokolwiek o tym gadał. Więc nic nie wiesz? A co sobie myślałeś? Jestem tu ogrod... Czyli nikt mi nic nie powie, przynajmniej na razie. Niewykluczone, że kiedy wykonam zadanie dla Fabio, czy Fabia, można by wtedy rozwinąć ten wątek więźnia. Ale o tym dowiemy się być może w kolejnym odcinku.